Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Pokémon Mega Adventure. Już tylko 3 dni zostały do premiery najnowszej FIFA 21. Pora na intro. Dobra, ciśniemy dalej z fabułą. Przed chwilą tutaj walczyłem z Brendanem. Bawię się w deszczu. I nagle pojawił się dziki Pokémon. Swadlona już łapałem, więc uciekam z tej bitwy. Tutaj chyba nic nie ma. To jest śmieszne. Te jezioro nie ma żadnej ryby. Aha. Dość dużo tutaj Pokemonów łazi. Mr. Trunk jest trudnym gym leaderem. Jego Totodile jest dobry w bitwach. Co? Jest performerem. Nie pamiętam, co to znaczyło. Możecie to sprawdzić. W regionie Kalos. O. Muszę pokonać gym leadera. Dom May, ale jest zamknięte. Dostał triko. O, i nagle mnie ten Slowpoke atakuje. Nie będę go łapać, bo on się regularnie dość respi w poprzednich routach i tak dalej. Fanclub Pokémon. Mam specjalnego triko, to jest abilitka. I can't look after it, touch. Would you like triko? No tak. Aha. Teraz powinienem podejść do peceta. No i tak jak mówiła, mi dała. On mówi, żeby chciał Mega Ring swojego Winazaura. Szukam Rattatę. Nie posiadam niestety. Ale może kiedyś się tutaj wrócę. Na pewno też chcę te jajko odebrać. Więc szkoda, że dwóch slotów nie zostawiłem wolnych. I dość sporo pomiędzy odcinkami musiałem się nabiegać za tymi, bo dość, jak widać, dwie zmiany są w moim teamie. Jak widać, dołączył Luxio, którego doexpiłem trochę. I oczywiście... I też Staravię musiałem dość się za nią nabiegać. O, teraz Bulkapa znalazłem. To jest bardzo fajny ten. Dość przydatny. Ale nikt się na razie niestety tego nie uczy. Co to jest za dom? A, tak, przecież tu było zamknięte. A miś do... Do domu jego brata.
To jest z profesorem VN Labu. O, masz. Jesteś posiadaczem Pokédexu, więc dam ci to. Mystic Water. O, to jest dość przydatne też. Przykład na takiego Merilla. To boostuje ataki wodnych Pokémonów. Już dałem to Merillowi. Tak jest, nad Wielkim Jeziorem jest to miasto. To już chyba czytałem. Więc teraz pójdę do góry, bo tam jeszcze coś chyba pominąłem. W tej akademii zobaczę. Jestem bardzo zmęczony. Jest ponad 100 książek w tej akademii. Chciałbym to zobaczyć. Oczywiście tutaj są jakieś historie tutaj poboczne różnych osób. No i taka akademia tutaj uczą trenerów. I spotkałem dyrektora. Admission Akademia spróbuje najpierw Rin albo Pokémon. Nie masz pojęcia na temat nic. Niczego. To jest dlaczego każesz mi wyjść. Aha. No coś ten dyrektor za wiele nie wie. Spróbuję jeszcze wszystkie te zakończenia zrobić. Zakończenia, po prostu te dialogi dokończę. Dlaczego? Nie, nie wychodzę. Aha, i po prostu mnie wyrzucił. Okej. Mogę tam wrócić? Tak. No, dziwna sytuacja dość. Jeszcze nie byłem w tym cave'ie, w tym mieście. Też nie chodziłem w tamtą stronę. Drzwi są zamknięte. Aha, on zażartował sobie, że widział ducha. No i tak jest pomieszczenie zamknięte, więc. O, to jest to tutaj. To chyba ten, o którym jeden z NPCs wspominał. Aha, on jest pewnie w stroju Pokémona. Zrobię małe cięcie, spróbuję znaleźć to, co powinienem.
Aha, dobra, tutaj jest miejsce na kata. Czyli pewnie jakimś Pokemonowi tą na zamianę dam. Czy zamianę, po prostu z peceta jakiegoś wezmę i nauczę tego kata. Nie, no, Charmianowi tego na pewno nie dam. Nie mam żadnego Pokemona z katem? Dobra, wszystko już ogarnąłem. Pora wejść do tego gyma wreszcie. Chciałem parę Pokémonów pozmieniać. Nie wiem, czy jestem już gotowy na to, ale to chyba będzie wodny gym. Więc Nink się jako pierwszy idzie. Exprera w tym momencie ma. Bilbit. Czyli mój Venipit. Trzynasty poziom. Pewnie Gym Leader będzie miał o wiele większe poziomy, ale. Ale cóż. Używam Sparka. No i to jest. Koniec bitwy. Washed out. Superowo. Czekam na jakieś wyzwania. Wyzwania. Na wyzywających bardziej. O, ten Poliwak jest szybszy. I kryta. Walnął. Ło, to nie koniec przejścia jeszcze. On wystawia swojego Sheldera. Buizela chcę wystawić. Ja wystawiam oczywiście. Pokemona typu latającego. Buizel ma akurat niskie defensywy, więc nie powinienem mieć problemu. W sumie powinien też teraz Quick Attacka też użyć, ale. Tak też jest dobrze. Dobra, teleportacja. Może tutaj elegancko się tepać, raz tutaj, raz tam. Nie wiem, czy powinienem już z nim walczyć, ale mam dość niski poziom. Ale zobaczę. Ma tylko dwa Pokémony, więc myślę, że bez zbędnego przedłużania, z jakimś cofaniem, nie ma sensu tego robić. Powinienem pokonać tego Gyma. O, proszę bez Konfuza. Dobrze. A, Quadjet to jest atak pod priorytet, więc wyprzedza mnie, ale tak jestem w bardzo dobrej pozycji. Tą samą zmianę zrobię jak wcześniej. Trochę osłabia atak zwykły. No,
No i jakoś Stickley daje radę. Czy on ma Water Pulsa? Może użyje super potki? Dobrze, że jestem szybszy trochę. No ale że dobija. Ale chociaż bardzo niskie HP ma, więc jest do pokonania łatwo. No dobra, spróbuję Bubble Beam. No teraz używa super potki, a wcześniej to nie. Bite niewiele robi. Tak samo jak jego wodny atak też niewiele zrobi w tej sytuacji. Flinch. Tail Whip wchodzi. Na krysie, co ciekawe. No i kolejna bitwa wygrana. Dostałem Water Pulsa teraz. Myślę, że zmieni kolejność Pokémonów. No i po tej bitwie myślę, że stąd wychodzę już. Dweeble oczywiście kata używa. Wrócę jeszcze do peceta w tym momencie. Pokémon też wyleczę i ciśniemy dalej do przodu. Tam była informacja o kierunkach. A tu co? Biały apikorn i żółty. No słabą teksturę zrobili, bo tego nie widać, czy jest ten apikorn rzeczywiście, czy to jest sam krzak po prostu. Wszystkie przejścia już mam odblokowane. Sprawdzę, czy ten water pulse. O, mogę się już go nauczyć. 60 base powera to ma. Zamiast water guna na razie. I powinien teraz iść w prawo.
O, dał mi tego. Hankę Flasha. Tu dobrze. O, tu kto to jest? Cóż za wspaniały dzień. Tutaj też są bery. To oczywiście skipnę, bo nie ma sensu tym przedłużać filmu. No i pora na pierwszą bitwę. Na tym raucie. On ma trabisza, który ma mniej niż 40 HP, więc jest pokonany na hita. Tak samo jak ten trabisz. No i dostałem za to ponad 1000, za tę bitwę. 1000 jenów oczywiście, bo taka jest waluta w grach Pokémon. Tutaj jest pewnie jakiś Natural Park. Mogę tu wejść? Pewnie tak. Tutaj chyba mogą być trenerzy. Tak samo jak wiele dzikich Pokémonów, bo tu jest trawa. Na wysokiej trawie zwykle są respy. Ale na razie tutaj się nic nie dzieje. Okej, zobaczcie, co tu się respi w ogóle. Kolejny Swadlon. Albo może coś kupię teraz. Tak z 10 Great Balli kupię. Super potek też kilka. Jeszcze więcej, 4 Great Balle. Będę samymi Great Ballami rzucać. Nie potrzebuję na razie Pokeboli. O, tam jest jakiś budynek z grobowcami. Tak jest, dużo tam jest duchów. O, umarł mu Feebas. Skrobowiec Pokémonów. No, bardzo smutne miejsce. No i pora się tutaj rozejrzeć. No i będę tak sobie przechodzić tutaj. Wszystkie bitwy po kolei. O, powiedział, że ma jakąś armię smoczych Pokémonów. To nie mój biznes, nie powinien się tam zbliżać. Tak mówią. O, tutaj walczy z jakimś Ace Trainerem.
O, przetestuję moje umiejętności. I używa Abry. No, to powinna być dość krótka bitwa. Solozis posiada. Może Bilpidowi dam szansę? Pursuit? No i pokonuję tego Solozisa. I teraz może dam szansę mojemu latającemu Pokémonowi. Intimidate oczywiście działa. O, i muszę coś powiedzieć też na temat mojego Whirlpeeda, bo on posiada abilitkę Adamant, bo jego zamieniłem w poprzednim odcinku, bo miałem takie oferty, że akurat mi się zrespił na trawie. Więc taką małą zmianę w teamie zrobiłem. Wcześniejsza abilitka mu trochę psuła, znaczy abilitka. Jego naturka psuła trochę mu statystyki, dlatego ją zamieniłem. A Adamant daje tyle, że mam wyższy atak, ale mniejszy specjalny atak. A specjalnego ataku nie będę używać na Whirlpeedzie. A Dragon Rage. Myślę, że pola na mojego wodnego Pokemona. Który prawie go na hitę pokonuje, ale. O, Roar! No, niewiele ci da ten Roar akurat. Śmiał Citrus Berry. Quick Attack dobija. Muszę pokonać. Jeszcze raz, jak się nazywał ten team? A, tutaj jest teraz Pokémonów tak samo. Grimer. Nie lubię tego Pokémona. Team Prime to się nazywa. No, mam nadzieję, że się uda ich pokonać. Rok to tak dla odmiany użyję. Zwykle nie używam ruchów z 80 Accuracy, ale akurat tak wyszło, że mi się przydał. No i pora na mojego wodnego Pokemona. A i niewiele brak mi strasznie do pokonania go na hita. Znaczy to ten mój Simin to jest Pokemon defensywny bardziej, więc nie będę od niego aż tak oczekiwał jakichś cudów ataku. Ten też miał Citrus Berry, ale to już mu za wiele nie da. Dobra. Myślę, że zaraz pójdę na najwyższe piętro. A, tutaj jeszcze jedna bitwa była, ominęłem ją. Czemu by nie skorzystać z tego?
Ember go dobija, już nie marnuje tych Dragon Rage'ów, bo to niewielkie PP ma. PP to jest punkty ataków. Czy punkty ataków, ilość użyć tych ataków, nie wiem od czego w sumie dokładnie jest ten skrót. Ale coś tam na pewno symbolizuje. Teraz Winka, tak? Więc spróbuję go pokonać na hita. I udało się. Solozis to nigdy nie był taki mistrz defensywy w sumie. Ale Pokémon z piątej generacji zawsze na propsie. On posiada Kroganka. No to go zaatakuje. Chyba Ember raz efektywny będzie. Tak jest. No i z łatwością go pokonuje. On udaje, że nie jest dobry. No, ale... A nie, to jest Luker! Ja go znam, to jest inny gier Pokémon. A to ciekawe. No dobrze. To nie mogę przejść w drugą stronę, bo chyba bym musiał innymi schodami pójść. Tutaj będzie się coś działo. On używa Deino. Kolejny fajny Pokémon z piątej generacji. Ogień na smoki nie jest super efektywny, więc używam Dragon Rage'a. On posiada Gastliego. O, który ginie na hita. Jeszcze pokonam tamtych poprzednich. I myślę, że chyba się wrócę jeszcze do Pokécentrum, bo dość dużo PP już zmarnowałem. Oczywiście zobaczę te wejście od innej strony. Ale to chyba nic nie było wcześniej. O, ten też chce zawalczyć. Oczywiście nie damy im za wygraną. Powinienem zmienić Pokémona, ale... Ej, ja mam wyleczone. Co tu się stało? Że Rocktomb? Na kryzie wjechałem. I obniżyłem mu speeda. On niestety też dostał kryta. Axie posiada.
pora na Bubble Beama. A Surens niewiele robi. Chociaż Bubble Beam w sumie też. No to użyję Rollouta. Co te kryty ciągle w tej bitwie? Rollout jak zawsze robi roboty. To jest taki atak, który atakuje dopóki nie trafi. I coraz większą ma moc w każdej turze. No i misja udana. O nie, przypadkiem jakąś bitwę kolejną wszedłem. No, ale w sumie tam nie było wyjścia, więc... Czemu nie? On posiada Starabię. Czy ma więcej niż 40 HP? Ma. O nie, Double Team. Jak możesz używać tego ruchu? No i pewnie, że nie trafiam. Kurde, ja nie mam teraz ataków pod unikanie Evasiness. To niedobrze. No jeszcze na krycie? Kościół, ile ty masz już tego farta? No nie, co ja teraz zrobię? No musisz trafić. No i nie trafia, no po prostu... Wreszcie. Ale naprawdę, nienawidzę takich taktyk. Albo wtedy masz ruch, który unika akurycji, albo jesteś... Masz po prostu przerąbane. Ale Poison Taila się uczy teraz. Mój Whirlpit. Na pewno zamiast Poison Stinga, bo to jest słaba atak dość. I posiada on Heracrossa. Teraz pora na... moją Starawię. Znaczy to właściwie on jest. No i to jest... One Hit KO. Tertwiga on posiada. Myślę, że pora na Bilpida. Scratch. No i niestety on posiadał też Windrawa, więc sobie podwyższył defensywę. Ale też koniec bitwy jest i tak. Okej, dzięki za bitwę. Mam inną misję, powodzenia Arket. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i cześć!